dobry. Ja już tutaj od rana działam. Gotuję sobie, będę monotematyczny, bo przygotuję sobie znowu szakszukę. A to z tego powodu, że mi zostały jeszcze składniki z wczoraj i nie chcę tego ze sobą targać. Została mi też kiełbaska, więc będzie dzisiaj ucztowanie. A po posiłku zbieram ten cały majdan, klamoty, no i idę dalej odkrywać tą magiczną krainę. Idziemy to umyć. Opuszczam mój pięciogwiazdkowy camping z żalem, bo mam poczucie, że chciałbym tu jeszcze zostać trochę dłużej i chyba kiedyś sobie zaplanuję takie miejsce na postój, gdzie zostanę ze 2-3 dni może. No ale trzeba popracować nad czasem, a było tutaj wszystko. Prąd, ciepła woda, natrysk, można było pogotować. Naprawdę piękne miejsce, serdecznie polecam. Teraz mogę do końca wędrówki już nie zahaczać o cywilizację, no może z wyjątkiem sklepów. A teraz ruszam dalej odkrywać tą piękną krainę. Thank you.
za mną kolejna perełka Ponidzia, Pałac Wielopolskich w Chrobrzu. Byłem pewny, że będzie dzisiaj zamknięty, bo taką informację znalazłem na Google Maps, ale okazało się, że raz w miesiącu pałac jest otwarty dla zwiedzających i właśnie dzisiaj jest taki dzień, więc jestem bardzo wdzięczny pani Barbarze, która mnie oprowadziła, pokazała ciekawostki, no i poradziła, że jeżeli chcesz, to wystarczy umówić się właśnie z panią Barbarą, najlepiej telefonicznie i najlepiej w godzinach pracy szkoły, na której terenie pałac się znajduje. Ja zostawię tobie w opisie link do właśnie strony pałacu i do historii tego miejsca, także polecam przyjeść tutaj koniecznie. A ja lecę teraz dalej. Kolejny dzień pełen atrakcji już prawie za mną. Zostało jeszcze tylko jedno zadanie, znalezienie miejsca na nocleg, bo nie ukrywam, że dzisiaj czuję się trochę zmęczony.
Myślałem, że dojdę do Pińczowa i zobaczę dzisiaj to miasto. Minę je i zanocuję dalej, ale no, godzina już jest taka, że to jest nie do zrobienia, więc za miejscem noclegowym rozejrzę się teraz. Wieje strasznie, bzyku, buntuje się, nie chcę za bardzo latać. Jakoś tam daje radę chłopak, ale nosi go na tym wietrze. A, no i jeszcze taka sympatyczna sytuacja, bo zapomniałem wcześniej powiedzieć. Nie pamiętam nazwy miejscowości, w każdym razie przy drewnianej dzwonnicy zostałem rozpoznany przez parę, małżeństwo, przez sympatycznych rowerzystów, którzy oglądają moje filmy, więc było naprawdę bardzo sympatycznie. Bardzo Was pozdrawiam. Dziękuję za naprawdę fajne chwile. No a ja teraz muszę naprawdę poważnie rozejrzeć się już za noclegiem. Trwają poszukiwania miejsca noclegowego. Myślę, że gdzieś tutaj w okolicy rozbiję namiot. Tam za mną jest Nida, a po drugiej stronie rzeki jest wieś, więc miejsce lekko problematyczne. Jeśli gdzieś tutaj się rozbiję, a w sumie to nie mam wyjścia, to nie będę palił ogniska, nie będę robił jakichś wielkich biwaków. Tylko po prostu przenocuję. Do Pińczowa nie mam daleko, więc jutro po prostu wstanę wcześniej. Powędruję na Pińczów, odwiedzę to miasto. No i tyle. A tu nie ma co zwracać na siebie uwagi. Dobra, przez te chaszcze trzeba przejść i coś wypatrzeć. Myślę, że tutaj jest trochę trawy, w miarę płasko, więc rozbijamy namiot i idziemy spać. Rzeka jest dosłownie 50 metrów dalej. Namiot gotowy, czyli jest gdzie spać, natomiast tutaj nie za bardzo jest co robić, więc trzeba po prostu troszeczkę zwiedzić tą najbliższą okolicę zakrzaczoną, zachaszczoną, no i iść spać. Spróbuję zrobić jeszcze parę ujęć na pamiątkę, gdzie byłem, gdzie spałem, no a tam daleko już z tego ujęcia nie będzie widać, ale jest Pińczów, więc jutro tam się udam. A teraz udaję się na zasłużony odpoczynek, więc dobranoc i do jutra.